Aborcja według Biblii. Dzisiejszy filmik jest reuploadem starszego filmiku, który już 3 lata temu ukazał się na moim drugim kanale Weganika. Pomyślałam, że warto go przypomnieć, ponieważ tak zwani obrońcy życia muszą zrozumieć, że ich obrona życia nienarodzonych nie ma żadnego uzasadnienia w Biblii, lecz jest wynikiem laickiej ewolucji moralności ludzkiej. Celowo podkreślam tak zwani obrońcy życia, ponieważ jeżeli osoby te nie są weganami, to są zwyczajnie zbrodniarzami, a nie żadnymi obrońcami życia. A skoro pozwalają sobie na korektę Biblii w dziedzinie oceny ważności życia dzieci ludzkich, w tym nienarodzonych, to czy nie powinni dokonać także analogicznej korekty w kwestii oceny wartości życia dzieci pozaludzkich? Skoro się rozwijamy, wyrastamy z barbarzyństwa, korygujemy swoje postępowanie, to róbmy to porządnie. Mięso, nabiał, jaja to dzieciobójstwo. W dzisiejszym odcinku nie będę wyrażała swojej własnej opinii, ale jeżeli chcesz ją usłyszeć, to na kanale jest aż kilka ważnych i wyczerpujących filmów na temat etycznej oceny aborcji. Linki ukażą się na ekranach końcowych. Bardzo proszę, wysłuchaj mnie do końca i nie przypisuj mi swoich własnych wyobrażeń na temat tego, co ja rzekomo twoim zdaniem powinnam myśleć. Naprawdę polecam moje wcześniejsze rozważania na ten temat. Możliwe, że są to najbardziej oryginalne refleksje na temat aborcji w polskim internecie. A teraz wracam do filmiku. Ja może odpuszczę sobie omawianie dużej ilości wersetów, ograniczę się do kilku, za to troszeczkę bardziej pozwolę sobie rozwinąć pewną refleksję i również pozwolę sobie przytoczyć dość kluczowe wypowiedzi, a właściwie jedną wypowiedź kluczową dla omawianego tematu mojego ulubionego polityka prawicy, jakim jest Sośnierz. Zabieramy się za czytanie Biblii i refleksja na temat aborcji. Zacznijmy od Księgi Wyjścia. Rozdział 21. Może sobie gdzieś tutaj bardziej ten komputer bliżej siebie położę. Jest tutaj bardzo ciekawy fragment na temat właśnie świętości życia, na temat płodu. Ale zanim przejdę do tego fragmentu, który nas szczególnie interesuje w kontekście omawianego tematu, przeczytam sobie parę wersetów również wyżej. One są troszeczkę inne, nie dotykają bezpośrednio wartości życia płodu, ale rzucają nam światło na życie człowieka, na życie kobiety, kim jest kobieta. A zatem czytam Księgę Wyjścia, 21 rozdział, od początku, od drugiego wersetu. Jeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, czyli od razu jest mowa o handlu ludźmi. Pamiętajmy, słuchając tego pamiętaj, że to jest rzekomo słowo Boga skierowane do ciebie. Dzięki temu masz się dowiedzieć, jak żyć. To słowo rzekomo odpowiada na dręczące ciebie pytania dotyczące eschatologii, sensu życia, zasad moralnych, odpowiedzi na temat tego, kim jest Bóg, czy jest Bóg, po co jesteśmy tu na ziemi, czy nasze życie ma sens, po co w ogóle Bóg nas stworzył, do czego mamy w życiu dążyć. I słuchamy odpowiedzi rzekomo od samego Boga. A zatem, jeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, czyli rodaka, tak? W tym przypadku chodzi o rodaka tego, który to pisał. Będzie ci służył 6 lat. W 7 roku zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam. Jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, czyli zakładając, że to ty jesteś tym panem i ty mu dałeś żonę. Już zwróćmy uwagę na to sformułowania. Kim jest kobieta? Czy kobieta jest osobą według Biblii? Czy czy jest autonomiczną jednostką, która decyduje o sobie. Kobieta jest kimś, kogo się bierze, kogo można dać, kogo można sprzedać, oddać, zamienić. Kobieta jest elementem wyposażenia mężczyzny i jest to coś, co rzuca się w oczy na wszystkich stronach Biblii. Non-stop. I również tutaj to widzimy. Lecz jeśli Pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć w dalszym ciągu do Pana, a on odejdzie sam. Czyli jaka jest wartość życia już nie tylko kobiety, ale również dzieci. Dzieci tej kobiety i niewolnika, który już został uwolniony, mimo wszystko jego dzieci nadal są własnością. Są elementem wyposażenia właściciela. Należą do. Mnie się wydaje, że już nawet nie potrzebowalibyśmy brnąć dalej z fragmentami dotyczącymi stricte aborcji, ponieważ my już widzimy, że świętość życia to jest jakaś bójda, jeżeli chodzi o punkt widzenia Biblii. Koncepcja świętości życia, godności życia, godności człowieka już w tym momencie, już na tym etapie sypie się w gruzy. A zatem dzieci takiego niewolnika nadal są własnością Pana. Troszeczkę wyżej usiadłam. Myślę, że teraz będzie lepiej. I czytamy dalej. Jeśli by ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. A jeśli nie spodobałaby się Panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Czyli widzimy, kobieta jest całkowicie zależna od łaski mężczyzny, od popędów jego przyrodzenia. Taka jest świętość życia człowieka płci żeńskiej. Nie ma żadnej, nie ma czegoś takiego jak autonomiczna wartość jednostki homo sapiens płci żeńskiej według Biblii. Kobiety według Biblii zawsze były niewolnicami, również obojętnie czy to były z narodu wybranego, czy z jakiegokolwiek narodu. Po prostu nie było czegoś takiego jak wolne kobiety. Na wszystkich stronach Biblii czytamy, że pozycja kobiety w hierarchii wartości istnienia zawsze była równa bydłu, kozie, osła. Zawsze byłyśmy wyposażeniem mężczyzn, jego dobytkiem. Na równi właśnie z kozami, z bydłem. A zatem w zależności od przyrodzenia męskiego kobieta mogła zostać oddalona, można było ją przeznaczyć dla siebie, dla syna, cokolwiek, ale to, że nawet własne córki sprzedawali, oddawali w niewolę i to ma być słowo Boga do nas, dzięki temu mamy wiedzieć, jak postępować w życiu. Czy Kaja Godek godzi się na tę mentalność? Jakim cudem ta kobieta powołuje się na Biblię, na chrześcijaństwo? Stąd bierze swoje zasady moralne? Dalej czytamy takie prawo karne. Czyli w jakich okolicznościach, jakie przewinienia należy karać śmiercią, a za jakie jednak lżej. Ale my już przejdziemy troszeczkę dalej. Od 20 wersetu czytam w tym momencie. Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu 1 czy 2 dni, to nie będzie podlegał karze. Dlaczego? No właśnie. Dlaczego na karę zasługuje tylko taka zbrodnia, kiedy ofiara ginie na miejscu? A dlaczego już nie podlega karze, jeżeli nadal wijąc się z bólu w agonii kona przez kolejną dobę? Czym się różnią te dwie zbrodnie? Jak rzekomo Bóg, bo to rzekomo są jego słowa, uzasadnia tą różnicę tych dwóch zbrodni. Przeczytam wam do końca ten werset, czyli dlaczego? Dlaczego jednak, jeżeli powoli konając ten niewolnik umiera, to jednak nie ma żadnej zbrodni i nie będzie kary. Gdyby pozostali przy życiu 1 czy 2 dni, to nie będzie ten zbrodniarz podlegał karze, gdyż i tak przecież są jego własnością. I gdzie tu jest godność życia ludzkiego, świętość życia ludzkiego? Jakim cudem Kaja Godek powołuje się na Biblię? Podobnie Bosak, podobno Sośnierz, Braun. Już nie mówiąc o Kaczyńskim, który twierdzi, że albo mamy do wyboru albo moralność według Biblii, albo nihilizm. Czy to są jakieś chyba żarty? Ale czytamy jeszcze dalej, bo tutaj zacznie się fragment, który nas najbardziej interesuje. Gdy mężczyźni, bijąc się, uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody. Czyli poronienie, śmierć dziecka nie jest żadną szkodą według Biblii. I czy już sam ten jeden werset nie powinien zamknąć usta wszystkim bojownikom prawicy? Albo przynajmniej powinni oderwać się od tej argumentacji religijnej. Przecież według Biblii, no jak w jest napisane, poronienie, czyli śmierć dziecka nie jest żadną szkodą. Nie ma czegoś takiego jak świętość życia dziecka w łonie. Według Biblii. Więc konsekwentnie, jeżeli oni chcą w ogóle walczyć o ochronę życia, niech oderwą się od Biblii i tej całej argumentacji. A zatem, jeżeli będzie porodnienie, czyli nie będzie żadnej szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety. Czyli znowu, to mężczyzna decyduje. On zdefiniuje, jaka jest wartość tego utraconego dziecka. To on stwierdzi, czy to dziecko było coś warte, czy... Oczywiście najbardziej klasycznym przykładem aborcji według Biblii jest, można powiedzieć, aborcja rytualna, która jest opisana w Księdze Liczb. Ten fragment zostawimy sobie na koniec. Ja oczywiście sobie pozwolę to też opatrzyć dodatkowym komentarzem, ponieważ wydaje mi się, że musimy porównywać te dwie sprawy. Aborcję rytualną według Biblii z ubojem rytualnym również według Biblii. Te dwie sprawy musimy łączyć, bo jeżeli odchodzimy od zwyczaju aborcji rytualnej, czyli pozwalamy sobie na takie myślenie, że jednak nakazy biblijne są barbarzyńskie i akceptujemy to, że moralność jest naszą zdobyczą cywilizacyjną, że ona się dopiero kształtuje na tle dziejów. Tak naprawdę ona się też kształtuje wraz ze wzrostem wiedzy. To wiedza, nasze zrozumienie świata sprawia, że zmieniamy nasze obyczaje, zwyczaje, które uważamy za złe, barbarzyńskie. I uważam, że osoby takie jak właśnie, czy to Kaja Godek, czy Sośnierz, czy Korwin-Mikke, czy Braun, czy Bosak, są osobami niezwykle toksycznymi w życiu społecznym ze względu na to, że z jednej strony akceptują takie zdobycze cywilizacyjne jak medycyna, jak dbałość o nasze dzieci. To nie jest Biblia. To nie Biblia nas nauczyła o tym, żeby kochać swoje dzieci i dbać o nie. Przeciwnie, z Biblii w licznych fragmentach dowiadujemy się, że dzieci, za chwilę przeczytamy, należy roztrzaskać o skały, rozpróć. Rozpruwać należy brzuchy kobiet ciężarnych, czyli wcale nawet nie taka aborcja w warunkach sterylnych, szpitalnych, nazwijmy to cywilizowanych, tylko właśnie brutalna aborcja jest nakazywana przez Biblię. Ale my jako społeczeństwo, jako cywilizacja ludzka odchodzimy od tego. Odchodzimy od bestialstwa i tych zaleceń biblijnych, ponieważ się rozwinęliśmy. Te osoby akceptują zdobycze cywilizacyjne na tym polu, na tym, że właśnie zaczęliśmy przyznawać prawa dzieciom, prawną ochronę dzieciom. Już nie wolno dzieci bezkarnie zabijać. I te osoby próbują nawet wychodzić przed szereg i być nawet pionierami jeszcze dalszej ochrony, ale jednocześnie te same osoby, o dziwo, opowiadały się za zachowaniem tych niezwykle brutalnych praktyk biblijnych, które nawet już przez Jezusa zostały wycofane. Przecież Jezus przyszedł i rzekomo złożył ofiarę po to, żeby już człowiek nie musiał składać ofiary z tych biednych, niewinnych zwierząt. Tak samo niewinnych i tak samo świętych, jak przecież on. I teraz te same osoby, Bosak, Konfederacja, plują w twarz Jezusowi, mówiąc: gówno nas obchodzi, że ty tam złożyłeś ofiarę, a kim ty jesteś, tak? Nadal będziemy zabijać ofiary, bo przecież jest kasa z tego. Polska się liczy. Rydzyk przecież mówi: nie Polsce służą weganie, obrońcy zwierząt, nie Polsce służą. Faktycznie nie Polsce służymy. Służymy dobru, służymy sprawiedliwości, służymy ludzkości, postępowi cywilizacyjnemu. Chcemy, żeby tak samo jak dzieci zaczęły być chronione, żeby wszystkie istoty czujące były chronione. Jeżeli Kaja Godek nie walczy z równym uporem z ubojem rytualnym, nie walczy o święte życie kurczaczka, który jest żywcem mielony po wykluciu, to jakim prawem ona w ogóle ośmiela się tutaj pokazywać swoją twarz i wypowiadać się w obronie życia? Ona chce siebie nazywać obrońcą życia? Bluźnierstwem jest nazywanie siebie obrońcami życia przez takie osoby. Albo respektujemy Biblię i zabijamy dzieci, jak to Biblia nakazała. Wprowadzamy prawo nie tylko legalizujące aborcję, ale nakazujące aborcję rytualną w okolicznościach, kiedy to facetowi się zachce pozbyć bachora, bo to przecież zarówno bachor, jak i przecież kobieta jest wyposażeniem mężczyzny, przedłużeniem jego penisa. No i wtedy ma sens sankcjonowanie uboju rytualnego. No albo jednak wbrew Biblii stajemy w obronie życia ludzkiego i konsekwentnie życia czujących istot. Bierzemy się za kolejny fragment Biblii, który praktycznie będzie tylko potwierdzeniem tych tez, które przed chwilą przedstawiłam, takich mianowicie, że Biblia wcale nie staje w obronie życia ludzkiego, już na pewno nie w obronie życia dzieci. Jeżeli już, to tylko mężczyzn, określonych mężczyzn z tamtego klanu, nie z naszego klanu. Na pewno nie chodzi o życie jakichś polskich mężczyzn, także panowie z Konfederacji, to tak nie łudźcie się, to nie o wasze życie chodzi. Czytamy w księdze Izajasza, makabryczna sprawa, wyrok na Babilon. Uwaga, tu Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. To jest w ogóle bardzo bluźnierczy fragment. To jest bluźnierstwo w całej swojej krasie. Jest to kłamstwo na temat Boga, ponieważ akurat my w dzisiejszych czasach już co nieco wiemy na temat Boga, jaki może być, jaki na pewno nie może być. Żeby reagować w czasie na wydarzenia historyczne, czyli zawarte w czasie, musiałby mieć ciało, musiałby być stworzeniem. Osoba pozbawiona ciała nie doświadcza czasu, nie widzi wydarzeń chronologicznie. Czyli to jest bzdura, to jest bluźnierstwo, to jest wymysł jakiegoś koszmarnie złego faceta. I jest to księga Izajasza. Ten ktoś twierdzi, że sam Bóg przegląda wojska do bitwy. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Dlatego wszystkie ręce opadają. Topnieją wszystkie serca ludzkie. Truchleją. Ogarniają ich męki i boleści, wiją się z bólu, jak ta, która rodzi. Jeden na drugiego patrzy z osłupieniem, oblicza ich są w płomieniach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, jaki straszny jest ten gniew, ale nas interesuje, jak to wygląda w stosunku do dzieci. Czy jednak uzna ów okrutny rzekomo Bóg niewinność dziecka nienarodzonego, bądź też narodzonego, niedawno co narodzonego. I zobaczmy, tutaj jest o tym, że będą wszyscy uciekać, ale jednak każdy odszukany, komu się nie uda zwiać, będzie przebity. Każdy złapany polegnie od miecza. Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach, na oczach swoich rodziców. Ich domy będą splądrowane, a żony zgwałcone. Czyli to już nie tylko, że Bóg zaleca czy stosuje roztrzaskiwanie dzieci. Dzieci będą roztrzaskane, żony zgwałcone, czyli również gwałt. Gwałt jest zalecany, gwałt. Oto ja, w sensie Bóg, tak? Ja pobudzam przeciw nim medów, czyli Bóg inspiruje właśnie. Ja pobudzam medów, którzy nie cenią sobie srebra, ani w złocie się nie kochają. Wszyscy chłopcy będą roztrzaskani, a dziewczynki zmiażdżone. Boże, czym sobie zasłużyły te małe dziewczynki na to, żeby być zmiażdżone? Porównajcie teraz krzywdę płodu, którego nawet jeszcze, powiedzmy, układ nerwowy nie jest rozwinięty, który być może nawet jeszcze nie ma mózgu. Ile zadamy jemu cierpienia w porównaniu do takiej dziewczynki małej, żywej, świadomej, w pełni świadomej, przeżywającej ból, lęk, i ta dziewczynka ma być zmiażdżona, a chłopiec ma być roztrzaskany. I to jest wola Boża. Tak mamy postępować z dziećmi. I to jest słowo Boga do nas, rzekomo. Kaczyński mówi, że stąd czerpiemy naszą moralność. Że bez tego nie ma innej moralności. Bez tego jest nihilizm. Czy jeżeli autorem faktycznie tego tekstu i tych zaleceń, aby roztrzaskiwać chłopców, a dziewczynki miażdżyć na śmierć, czy Bóg zdawał sobie sprawę z tego, oczywiście w cudzysłowie Bóg, bo ja nie wierzę, że to jest słowo Boga do mnie i że ja mam się z tego uczyć, jak żyć. Ale czy Bóg, powiedzmy autor tego, czy zdawał sobie sprawę, że ludzkość będzie żyła jeszcze tysiące, może wiele tysięcy lat, kto wie, a może nawet milionów. To rzekomo ma być słowo uniwersalne, tak, objawione, które ma być aktualne nawet za 1 000 000 lat. Czyli 1 000 000 lat później, gdzie ludzkość kompletnie już nawet nie będzie pamiętała, że coś takiego jak Izrael w ogóle kiedykolwiek istniało, czy jakiś Babilon. Być może w ogóle zatrze się w ogóle idea państw, narodów. Kto wie, jak będzie wyglądała ludzkość za, powiedzmy, 100 000 lat. Jeżeli autorem był Bóg, to naprawdę nie wiedział, że po jakimś czasie ludzkość naprawdę nie będzie rozumiała tego kontekstu sytuacyjnego. Przecież to ma być uniwersalna nauka dla człowieka w każdej epoce i w każdym tysiącleciu. A zatem zalecenia, żeby chłopców roztrzaskiwać, a dziewczynki miażdżyć, mają rzekomo być uniwersalne. Co więcej, tutaj mam tłumaczone, że również nad noworodkami się nie ulitują, ich oko też tych wojsk bożych chyba, tak? Czyli Izraelitów w zasadzie. Czyli oni mają się nie litować nad noworodkami, a ich oko nie przepuści także niemowlętom. Z tym, że tak, dziwne tutaj jest w tym tłumaczeniu, ale w innym tłumaczeniu ten sam fragment jest przetłumaczony jako troszeczkę inaczej. Nie ma tego podziału na noworodków i niemowlęta, bo wydaje mi się, że to jest trochę bezsensowny podział, ponieważ noworodek to też niemowlę, tylko takie niedawno co narodzone. To nie jest odrębna grupa. I w innym tłumaczeniu jest tak, że nie będą litować się nad owocem łona. No i jest to interpretacja, że tu jednak chodzi o nienarodzone dzieci. I to takie tłumaczenie ma zdecydowanie większy sens. Czyli, że nie ma litości dla dzieci nienarodzonych i nie ma litości dla niemowląt. To zdecydowanie ma większy sens niż nie ma litości dla noworodków i nie ma litości dla dzieci od powyżej 3. miesiąca życia, prawda? To nie ma sensu. Czyli na pewno myślę, że tu chodzi o to zalecenie, żeby nie oszczędzać, tylko brutalnie rozbruwać brzuchy ciężarnym. Tak to w wielu miejscach Biblii jest zalecane. Żony mają być gwałcone, Tak, przypomnę, chłopcy mają być roztrzaskiwani na oczach rodziców, dziewczynki miażdżone i także mają być mordowane dzieci nienarodzone i również niemowlęta. I to jest Biblia, Księga Izajasza, rozdział 13. I takich fragmentów znajdziemy co nieliku w Biblii. Niestety i tym razem moje przemówienie okazało się bardzo, bardzo długie, dlatego również i tym razem postanowiłam podzielić je na części i lada dzień możecie się spodziewać ciągu dalszego tego przemówienia. Do zobaczenia, dziękuję.